Są ludzie po 25 lat, mają różne dolegliwości, głównie z tym niskim poziomem testosteronu. Lekarze często mówią, że coś jest złe z tego względu, że nie mają na ten temat wiedzy. Motywacja moim zdaniem od konsekwencji różni się tym, że motywacja właśnie jest chwilowa, a konsekwencja w działaniu na normalnej diecie jest stylem życia. Jak dla mnie hejt jest taką naturalną gdzieś tam reakcją społeczeństwa, nawet gdzieś tam konkurencji, więc taka rada dla trenerów, idźcie w internet, bo jeżeli jesteście dobrzy, umiecie się zaprezentować, szkolicie się, macie taką werwę do działania, internet wam da takie możliwości. Cześć wszystkim, witamy Was na kanale Podcast Pomysł na Biznes. W trzecim odcinku jest z nami dzisiaj Paweł Węglarz. Witam serdecznie. Asystent medyczny doktora Dworniczaka, TikToker, trener personalny, ogólnie osoba wzbudzająca właśnie kontrowersje. Cześć Paweł, dzięki witam za serdecznie. Przyjęcie zaproszenia. Dziękuję za zaproszenie. Powiedz mi, skąd Ty się wziąłeś, jak to z Tobą jest, że tak po prostu wkurwiasz tych trenerów? Skąd się wziąłem ogólnie, czy skąd się wziąłem w branży? Bo jeżeli chodzi ogólnie, to taka mała ciekawostka na początek, moi widzowie, że wziąłem się z Chicago. To mało kto wie, na Facebooku to nie jest mit. Urodziłem się w Chicago, a potem jak miałem pół roku, to byłem w Polsce, także gdzieś tam jako Polak, ale w branży fitness pojawiłem się gdzieś tak od 2018 roku, coś takiego, tak już bardziej na poważnie. Swoją przygodę z siłownią zacząłem w wieku 16 lat, wtedy była dość duża otyłość, także no po prostu chciałem poznać tajniki dla siebie, jak zmienić swoją sylwetkę. Co mnie pokierowało w tym kierunku, żeby gdzieś tam zgłębiać wiedzę i następnie trenować ludzi? Na pewno to, że to, co jaką wiedzę dostawałem od ludzi, to było gówno. Chciałem schudnąć, oni mi kazali jeść ryż z kurczakiem, kazali mi jeść płatki owsiane z białkiem, to sobie robiłem ciasteczka, no i kurwa tyłem. Więc tak to się zaczęło. Czyli ogólnie miałeś trenerów, którzy nawalali tak. I właśnie, pogadamy o tych trochę pseudotrenerach, bo oboje jesteśmy w branży no, trochę zakorzenieni, oboje też trenerami. I powiedz mi, jak to w ogóle było? Co ty sądzisz o tych pseudotrenerach? Bo jest ich masę. Jak ty to postrzegasz? Znaczy powiem ci tak i od razu wam powiem, że jeżeli chodzi o zawód trenera, jest to taki zawód, każdy może nim być. Nie trzeba jakiejś szkoły mieć po tym. To rodzi pewne kontrowersje i rodzi zarazem pewne takie sprzeczności u ludzi. No bo idziesz do trenera, no to on się powinien znać, tak? I mu ufasz. A tak naprawdę to jest gościu, który na przykład wystartował kurwa w zawodach jednych i tutaj nie ujmując zawodnikom, bo to jest szacunek, że podchodzą gdzieś tam do zawodów, walczą o swoje marzenia, jestem jak najbardziej za. Ale jeżeli ktoś wygrał zawody, to nie jest równoważne z tym, że on od razu ma jakąś wiedzę. I to się może łączyć, ale nie musi. I tutaj jest taka uwaga do wszystkich, żeby gdzieś tam po pierwsze selekcjonować tych trenerów po tym, jakie mają osiągi, jeżeli chodzi o podopiecznych. Jeżeli to jest okres powtarzalny, czyli przychodzi jedna osoba, druga, trzecia, czwarta, piąta i te efekty są, to ten trener może być dobry. Ale jeżeli ktoś ma stricte, kurwa, 100 opinii na Facebooku, nie? I wszystkie dodane w ten sam dzień o równej godzinie, to coś może być nie tak. Więc jak ktoś dużo gada, a mało jest tych efektów, no to jak to mówią w Piśmie Świętym, po owocach ich poznacie. No tak, no trochę tak jest. Ja się muszę zgodzić niestety. Sam też miałem nieprzyjemność z różnymi trenerami kiedyś współpracować, którzy mnie właśnie prowadzili w taki sposób, że w ogóle rzucał mi się najbardziej ten brak zaangażowania. Chyba tak. Taki coś w tym jest, nie? Że ten brak zaangażowania. A ty powiedziałeś, że jesteś też, znaczy ja powiedziałem właściwie, bo ja przedstawiłem cię, że jesteś asystentem medycznym. Co to znaczy? To znaczy tak, że współpracuję z doktorem Dworniczakiem na takiej zasadzie, że przyjmuję pacjentów, głównie chodzi tutaj o hormonalną terapię zastępczą, w tym się klasyfikujemy. Przychodzi do mnie facet na przykład po 40, teraz powiem wam szczerze, jest to różnie. Są ludzie po 25 lat, mają różne dolegliwości, głównie z tym niskim poziomem testosteronu i to jest związane z różnymi czynnikami. Chociażby stres, zbyt dużo informacji, nadgodziny w robocie, słaby sen. To wszystko się sprowadza do tego, że te nasze naturalne hormony po prostu spadają i nieraz nie da się tego wyprowadzić naturalnie. Wtedy decydujemy się na hormonalną terapię zastępczą. Ja wtedy przeprowadzam wywiad z pacjentem, doktor Dworniczak ustala dawkowanie leków i pacjent jest zadowolony. Okej, okay, tak czyli ale recept nie wypisujesz. Ja nie, ale doktor Dworniczak. Także okay. Jest taka tutaj zasada, że ja gdzieś tam jestem jego asystentem, pomagam mu, okay. Ale on tutaj wypisuje dawkowanie, on to trzyma wszystko pod kontrolą. Natomiast doktor na tyle ufa, że gdzieś tam mogę ten wywiad z pacjentami przeprowadzić super. I to zasugerować super. Jakieś leczenie. W ogóle nie każdy trener może się tym pochwalić, więc to jest fajne, że ty właśnie w tym kontekście tam działasz. A z tymi sterydami jak to jest? Skąd się w ogóle wziął, powiedz mi, taki stereotyp tępego karka, który mamy w Polsce?
Powiem wam tak, większość osób, która stosuje sterydy, nie powinna w ogóle wchodzić na doping. Jest do tego teraz dostęp ogromny, jest dużo materiałów, w tym moje na TikToku zapraszam. Tylko jest problem taki, zawsze jak robimy jakieś działanie, są plusy i minusy. Plusem dostępu do wiedzy, jeżeli chodzi o doping, jest taki, że na przykład przychodzisz ty, chcesz sobie tam zrobić jakiś cykl, wiadomo, jak ty masz wziąć, to i tak weźmiesz, ale wiesz, czym to się je. Co zrobić, nie zrobisz sobie krzywdy, nie? Ale drugi, zobaczy, ten steryd wpływa tak, na to poprawia to, tu trzeba badać to. On już tego nie zbada, profilaktyki nie weźmie, no i wtedy się skrzywdzi. Także to są plusy i minusy. Moim zdaniem, gdzieś tam mam bardzo takie liberalne podejście, jest wiedza na dany temat, chcesz więcej, idziesz do lekarza jakiegoś, ewentualnie do kogoś, kto cię w tym poprowadzi i wtedy robisz to sobie właśnie pod kogoś okiem. A tak to no, głupi zrobi sobie krzywdę, mądry coś z tego wyniesie, tak czy siak, jeżeli ktoś jest osobą inteligentną, to zawsze tą wiedzę i to też zawsze mówię podopiecznym. To, że ja ci coś mówię, zawsze to sobie zweryfikuj z różnych źródeł. Spytaj tego, 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 bo jak jeden trener ci mówi coś, a pięć lekarzy ci mówi inaczej i 10 trenerów inaczej, to może coś z twoim trenerem jest nie tak. A jak jest z tymi lekarzami? Z lekarzami jest trochę jak z trenerami, tylko że tutaj akurat nie każdy może być lekarzem, ale powiem tak, lekarze często mówią, że coś jest złe z tego względu, że nie mają na ten temat wiedzy. Są lekarze oczywiście, którzy mówią, na czym się znają, na czym nie, ale daję przykład testosteronu. Lekarz jakiś nie miał tego na studiach, nie wie za bardzo, o co w tym chodzi, to on ci powie, że hormonalna terapia zastępcza jest zła, mimo że fakty naukowe mówią inaczej. I zamiast wysłać cię do lekarza, który się tym zajmie, mało jest takich, ale do doktora Dworniczaka zapraszamy, to on powie, że nie bierz tego, bo umrzesz, czy coś ci się stanie. No. I to jest moim zdaniem olewcze, jeżeli chodzi o pacjenta. Mamy XXI wiek, każdy człowiek moim zdaniem zasługuje, żeby po pierwsze dobrze się czuć, mieć komfort życia, dobrze się wysypiać, no i żyć pełnią życia. A jak ktoś ma niski testosteron, rozwalone hormony, lekarz mówi, jest dobrze, bo jest granica, tylko że dolna dla 80-latka, no to nie wiem. Ja bym tak nie chciał. A ty uważasz, że jakby każdy powinien brać sterydy na przykład po 40? Czy... Moim zdaniem nie. Gdzieś tam do mnie na prowadzenie przychodzą ludzie, którzy są po 40 i mają ten testosteron w fajnej normie, na przykład po 600 nanogramów na decylitr. Tutaj mówimy o testosteronie całkowitym. I moim zdaniem wtedy terapia zastępcza nie ma sensu, nie ma objawów, po co się leczyć. Leczymy tak naprawdę objawy, a nie same wyniki. Więc może nieraz być tak, że ktoś ma testosteron nisko, ale nie ma żadnych objawów, więc wtedy nie leczymy. Aha. Bo powiedziałeś, że ten niski testosteron to jest zwykle ta kwestia też jakby kiepskiej jakości snu, stresu, ale pewnie to jest też brak aktywności i dieta, nie? Przede wszystkim, zawsze powtarzam, wszystko sprowadza się do podstaw. Tak samo mamy odchudzanie. Na pierwszym miejscu jest deficyt kaloryczny, potem jest załóżmy ilość białka w diecie, ilość posiłków na przykład co 3 godziny w okresie budowania masy mięśniowej, żeby tą syntezę protein pobudzać i to są podstawy, ale jak ktoś się bierze od dupy strony za przeproszeniem i liczy sobie białko, liczy to, ale nie ma deficytu, no to nie chudnie, proste. Zajmujemy się podstawami, tak samo z testosteronem. Dbamy o sen, dbamy o profilaktykę, o to, żeby nie harować nie wiadomo ile godzin, bo czy robimy 8 godzin na etacie czy 12, to nam życia super nie zmieni, a tak naprawdę nieraz można pracować mniej, mieć lepszy balans hormonalny, lepiej się czuć, być wypoczętym i dzięki temu chociażby więcej zarobić, mniejszą ilość czasu. Tak. Dzisiaj pójdziemy w takie, no mamy trochę tematów do omówienia, które mogą być kontrowersyjne. Bardzo ciekawe zresztą. Ale jeszcze pójdę głębiej w to. Skąd ma ktoś wiedzieć, że będzie miał ten deficyt? Bo często się o tym mówi, a później podopieczni tak mówią. Oczywiście podopieczni, no pewnie trenerzy powiedzą, że najczęściej nie powinni sami sobie przeszukać diety czy planu, ale często to próbują to robić, nie? No i tu się takie pytanie pojawia, jak oni mają sobie ten deficyt obliczyć? Na początku, to tutaj już mówię, taka darmowa porada, żeby każdy sobie zaczął, tak jak ja kiedyś zaczynałem, obliczyć sobie dane zapotrzebowanie, rzucam. Zawsze lepiej zacząć od większej kaloriki niż mniejszej, obserwować sobie. Jemy, załóżmy 3000 kalorii, obserwujemy wagę, mamy tam 3 treningi siłowe w tygodniu, waga schodzi po kilogram, to zostawiamy. Potem jest zastój, to i tak od razu nie odpalamy nic, czekamy. Nie spada dalej, no to dorzucamy jakieś kardio, ewentualnie trochę obcinamy kalorii i sobie tak delikatnie bazujemy. Kardio to jest narzędzia, czyli nie musi być tak, że musisz schudnąć, żeby robić kardio, tylko możesz to potraktować jako narzędzie, nie? Tak samo nie musisz z młotkiem chodzić do pracy, nie? Ale jak pracujesz na budowie, to by się przydało. Więc jak jest potrzebne kardio, to go dajesz. Coś w tym jest. No, pojawia się też dużo modnych diet, bo tak, ty mówisz, dieta może być, dieta to sposób żywienia, nie? Tak. No, ale mamy takie diety właśnie wegetariańskie, wegańskie, keto, no i wiadomo, te 1000 kalorii, różne ekstrema. Co ty o tym sądzisz? Polecasz? Moje zdanie jest takie, że ludzie lubią chodzić w ekstrema, czyli
no wiecie, taka, jeżeli chodzi o taką rutynę, to to jest nudne, ale jak masz zamiar wejść na 1000 kalorii, to to jest nagle jakieś takie wyzwanie. I to jest taka motywacja na chwilę, dlatego motywacja moim zdaniem od konsekwencji różni się tym, że motywacja właśnie jest chwilowa, a konsekwencja w działaniu na normalnej diecie jest stylem życia. I co łatwiej utrzymać? No wiadomo, że konsekwencje. I tutaj jeżeli chodzi o podobne diety, to zależy, bo jeżeli chodzi o na przykład wegetarianizm, to jak najbardziej jestem za, jeżeli ktoś na przykład z pobudek etycznych to robi. Ale wtedy trzeba wiedzieć, jak się suplementować, co jeść. Dieta wegańska czy wegetariańska jest dużo bardziej skomplikowana w ułożeniu i tutaj bardziej musi być osoba doświadczona w tym temacie. A diety keto, no tutaj jeżeli ktoś ma poziom cukru bardzo wysoki, okresowo to się sprawdza, ewentualnie u osób z padaczką lekooporną, ale u osób zdrowych, aktywnych fizycznie, węglowodany to jest podstawowa energia. Właśnie, co myślisz o tym keto tak głębiej trochę, bo ja się spotykam u takich na przykład właśnie 50-latków z tym, że ktoś ich na to keto wrzucił i oni później no, mają różne problemy. Co ty o tym sądzisz? Sądzę, że to nic dziwnego, że mają jakieś problemy, no bo jak stosujesz dietę, która nie jest dla osób zdrowych, no to są problemy, tak? Mhm. No, jakbyś był zdrowy i byś jakieś leki stosował, naciśnienia miałbyś w normie, no to będzie za niskie, tak? To no, jest logicznie, taka analogia. No, więc tutaj o dietę keto, no na pewno trenerzy to stosują dlatego, bo na keto jest szybki spadek wagi. Dlaczego? Bo każdy gram węglowodanów ciągnie daną ilość wody. No to co zrobimy, jak nawet nie schudniemy, a ograniczmy węglowodany? Czysta logika, nie musisz być dietetykiem. No waga spadnie. Tak samo jak bym ci kazał do sauny pójść na 5 godzin. No waga spadnie, ale czy schudłeś? No nie bardzo. Dlatego keto jest taka mocno pimpowana przez niektórych trenerów oczywiście, bo są szybkie efekty, może niekoniecznie spalania tkanki tłuszczowej. Da się też schudnąć, jak jest deficyt, ale no nie jest to dieta dla większości. No kto z was, kurwa, nie lubi chlebka ze świnką, nie? A zawsze sobie to można wliczyć, jeżeli jesteś osobą zdrową. A Paweł, ile teraz w bicu i waga? O, w bicu to z 48 będzie, tylko takie troszeczkę podlane. Waga teraz ze 130 do 126 spadła. W końcu się wziąłem za dietę, bo jak to mówią, no szef w dziurawych butach chodzi, więc ja tylko przy komputerku brzuszek rosnął, a... A sam stosujesz, czy nie stosujesz? W sensie? Środki. Stosuję testosteron w dawce terapeutycznej 100 mg co 5 dni. To mi pozwala gdzieś tam utrzymać testosteron w górnej granicy, a dzień przed iniekcją gdzieś w połowie normy. Też jeżeli chodzi tutaj o moje wejście na hormonalną terapię zastępczą, to było już gdzieś w wieku 20 lat, jak właśnie stąd też jak siłownią się wzięła moje takie zainteresowanie do prowadzenia ludzi, to potem właśnie zacząłem o hormonach się doszkalać, no tak, ponieważ sam miałem problemy, a mało który lekarz mi był w stanie pomóc. Potem poznałem doktora Dworniczaka i teraz robi się zabawa. Pozdrawiamy. Pozdrawiam. Ogólnie nie namawiamy, Paweł po prostu mówi o swoich doświadczeniach, to jasne. Dokładnie. A jeśli chodzi o trening, bo dietę tam poruszyliśmy, jak to z tym treningiem, bo teraz różne crossfity i inne takie rzeczy wchodzą, co ty sądzisz o tych crossfitach i tak dalej? I tak samo cię zapytam o kulturystykę, bo uważasz, że to jest spoko, czy nie spoko, czy ci ludzie są w ogóle sprawni, jak to twoim zdaniem? Znaczy powiem ci tak, tutaj tak, jeżeli chodzi o kulturystykę, czy załóżmy do tego taką analogię, tutaj rzucam maraton. To są takie sporty skrajnościowe. W kulturystyce ma być jak największa ilość mięśni, jak najmniejsze zatłuszczenie, mówimy tutaj o stenie. Mhm. Wiadomo, że zawsze, jeżeli budujesz dużą masę mięśniową, sprawny w 100% nie będziesz. Natomiast damy tutaj sobie zestaw dwóch przykładów. Kulturysta z dużą ilością masy mięśniowej, Kowalski z niby małą masą mięśniową, który mówi, że to jest niezdrowe. Kulturysta, który dba o siebie, jest dużo bardziej sprawniejszy, rozciągnięty niż typowy Kowalski. Także wszystko da się połączyć, tylko trzeba mieć po prostu świadomość, jeżeli chodzi o kulturystykę. Jeżeli chodzi o crossfit, inne treningi, moim zdaniem, teraz z perspektywy lat tak patrzę, kiedyś bardzo tak pilnowałem siłownia, ale sport, gdzieś tam aktywność amatorska, tak jak my trenujemy amatorsko dla zdrowia, ma ci sprawiać przyjemność. Załóżmy teraz, ja mam taki hype na siłownię, robię formę na siłowni. Za pół roku, nie wiem, może na boks, może nie będę w zawodach startował, ale sobie potrenuję boks. To mi ma sprawiać przyjemność, to mi ma sprawiać fun i dawać jakieś efekty zdrowotne. Bo jeżeli już mówimy o zawodostwie, to żaden sport nie jest zdrowy. No tak. A Paweł, jak to z tym hejtem u ciebie? Bo ty w sumie no, zacząłeś nagrywać na TikToku, tam zdobyłeś, nie wiem jakie tam masz zasięgi, to musisz sam powiedzieć, jak to tam na TikToku u ciebie wygląda widzą, albo może sami sobie zobaczą. I jakby no trochę tam hejtu się wylewa na ciebie w branży, tak, bo to jest wyczuwalne, ja w niej jestem głęboko, także no nie da się ukryć. Czemu tak jest? I jak ty na to reagujesz, jak ty sobie radzisz z tym? Jak dla mnie hejt jest taką naturalną gdzieś tam reakcją
społeczeństwa, nawet gdzieś tam konkurencji, ponieważ jak mamy dostęp do anonimowości, to jesteśmy w stanie na kogoś wylać swoją frustrację. Nie? Ja załóżmy, nie mam za bardzo czasu gdzieś tam komentować komuś, czy nawet oglądać jakichś materiałów, bo mam dużo roboty. A jak ktoś nie ma klientów, nie ma roboty, to ma więcej czasu. No ale mógłby to spożytkować na przykład na wyjście z psem, na pewno wyszłoby to na zdrowie i może byłby bardziej szczęśliwszy, nie? Bo ta energia też do nas wraca. Jeżeli chodzi tutaj o hejt, czemu jest na mnie taki hejt? Czy jest jakiś duży hejt? Nie powiedziałbym, większe bardziej mam grono takich zwolenników, bo widzą, że ja mam takie podejście rozsądne. Po prostu nie wchodzę w żadne skrajności, a hejt jest z tego powodu, że po pierwsze, niektórzy trenerzy, niektórzy ludzie boją lub nie umieją się o czymś wypowiedzieć. I dwa, no jak ci coś idzie po prostu i komuś pomagasz i ludzie cię lubią, no to inni ludzie cię nie lubią, nie? Więc hejt moim zdaniem jest naturalną taką reakcją społeczeństwa i chciałbym, żeby go było więcej, bo to robi zasięgi. Tyle bym wam powiedział. Także piszcie komentarze, zapraszam. Bo ty jak zaczynałeś być trenerem, to no wiadomo, no nie miałeś ani zasięgów, ani podopiecznych. Ale u ciebie to było troszkę inaczej niż u innych trenerów, bo często jest tak, że ktoś idzie tak liniowo. U ciebie to było tak, że ty gdzieś tam nie byłeś dość widoczny jakoś specjalnie i nagle tak wystrzeliłeś i miałeś tych podopiecznych i więcej i tego zasięgu. Może byś poradził coś trenerom, jak mogliby podziałać, co odblokować w głowie, co zrobić, żeby tak... Ja na początku tak, jak stricte gdzieś tam się w taką ala kulturystykę, wiadomo, nie startowałem, ale bardzo mnie jarało kulturystyczny styl życia. Moim zdaniem kulturystyka, nawet bez zawodów, to jest styl życia. Ktoś to lubi, ktoś powie, ja bym nie chciał jeść przysłowiowego ryżu z kurczakiem, ale są ludzie, którym to sprawia przyjemność, mi też sprawiało. I jadłem na przykład, po prostu mogłem sobie te posiłki komponować, ale jadłem taka stara szkoła. I czemu ktoś ma tego nie robić, jak to lubi? I wtedy miałem tych podopiecznych mało, na terenie Jaworzna tylko. Wtedy żyłem tylko tak, żeby mi wystarczyło gdzieś tam na moje odżywki, ewentualnie jakieś środki, siłownia, jakiś fizjoterapeuta. Potem zacząłem tą wiedzę zgłębiać i mi się spodobało mega, jak to, że moi podopieczni mają fajne efekty. I znów to mi gdzieś tam wyrzut dopaminy dawało. Potem zacząłem gdzieś tam delikatnie prowadzić ludzi online, bo zaczęli się odzywać. I zobaczyłem, jaka jest przestrzeń między, jeżeli prowadzisz kogoś w obrębie miasta, a jeżeli pójdziesz online. Tu masz cały świat, Polacy są tak naprawdę rozbici wszędzie, mam podopiecznych z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych, a Jaworzno, czy tam Chrzanów, jakieś małe miasto, jest małe. Więc zawsze iść online, jeżeli się da, moim zdaniem jest bardzo dobrą opcją. Prowadzę również sklep stacjonarny SFD i akurat to jest taki mój dodatkowy gdzieś tam biznes, aczkolwiek jeżeli chciałbym w to pójść mocno, żeby zarobić, to bardziej bym szedł, żeby wysyłać przez internet. Więc taka rada dla trenerów, idźcie w internet. Bo jeżeli jesteście dobrzy, umiecie się zaprezentować, szkolicie się, macie taką werwę do działania, internet badam takie możliwości. Ja mam takie samo zdanie i jako trener już lata temu tak naprawdę sprzedawałem online i uważałem, że to jest przyszłość, bo to jest po prostu skalowanie. Siedzę w domu, zarabiam. Często są zarzuty, że nie dopatrzysz, czy kostkę o 12,5 stopnia ktoś skręcił w prawo czy w lewo. Rozpierdala mnie to ogólnie. Nie wiem, co ty o tym sądzisz po prostu, bo to nie o to przecież chodzi. Jak tak. Wypisujesz powiedzmy pół przysiad z wyskokiem, to naprawdę tam sobie nikt krzywdy nie zrobi, nie oszukujmy się. Myślisz, że to są jakieś takie blokady nie do przeskoczenia? Znaczy myślę, że większość blokad, jakie my ludzie robimy sobie, to po prostu robimy sobie je sami. Gdzieś tam szukamy problemów. Bardziej tutaj bym się skupiał na tym, co możemy osiągnąć robiąc daną czynność, a nie co możemy stracić. Bo tak naprawdę nie zginiemy. Ja tutaj nagrywam teraz podcast z Jakubem i co? No nie wyjdzie to, ktoś się pośmieje ze mnie, no co? No mi tutaj gardło nie poderżną zaraz. Ale jak nie spróbujesz, no to nie będzie efektów, nie? I tutaj jest tak samo. No online, pamiętajmy, że prowadzenie online jest przeznaczone dla osób, które coś liznęły już tego sportu. Nie mówię, że są mega zaawansowane, ale że w ogóle potrafią ćwiczyć. Jeżeli ktoś jest osobą, która nigdy nie ćwiczyła, wtedy nie prowadzenie online, tylko do dobrego trenera na treningi personalne nauczyć się. I też taka rada ode mnie. Nie lubię za bardzo, gdy jest jakaś osoba i ona już umie ćwiczyć, ale dalej na przykład chodzi na treningi personalne. Znaczy, moim zdaniem to są wasze pieniądze, róbcie co chcecie, nie? Ale jeżeli trener, ja na przykład jak mam nieraz podopiecznych, teraz akurat personalnych nie robię z braku czasu, jak kogoś nauczę na przykład 5-6 treningów, a naprawdę idzie to zrobić, nauczę techniki, to ja mówię dziękuję, wystarczy, ty już sam dasz radę, ewentualnie jak nowe ćwiczenia wdrożymy, wtedy na jeden trening się umówimy. I wtedy też zyskujesz moim zdaniem wiarygodność, po pierwsze ludzie cię bardziej lubią, polecają i teoretycznie taki trener, który chce naciągnąć na jak najwięcej personalnych, myśli, że zyska, ale długoterminowo on straci. I to jest tak samo, sam wiesz Kuba, w biznesie. Czasem teoretycznie na pierwszy rzut oka możemy na czymś trochę stracić. Ale w skali roku zyskamy czterokrotnie.
Oczywiście, jasne, że tak, ale też myślałem, że powiesz, że tak samo w biznesie ludziom mogę poświęcić mnóstwo czasu, a oni sami i tak nie podejmą działania, bo w ogóle ja też mam takie zdanie i na przykład treningów personalnych też nie prowadziłem na dłuższą metę z ludźmi, bo jeżeli ja mam przychodzić i robić setny taki sam przysiad z kimś, bo naprawdę tak. Plan nie zmienia się aż nad to, bo to jest jakby ogólna sprawność. Jeszcze ci wtrącę, bo ludzie myślą, że jak pójdą na trening personalny, to robota się robi. Nie, ty musisz jak najwięcej z treningu się skupić, żeby jak najbardziej to wszystko zapamiętać i samemu sobie dokładać, ewentualnie obciążenie, tempo spowalniać, ale... Żeby nie uzależniać się od tego trenera. Tak. Ogólnie dobry trener też powinien nauczyć takich nawyków, że po prostu ty jak potem wyjdziesz od niego, tak naprawdę jesteś w stanie siebie jakoś poprowadzić. Wiadomo, jak jesteś osobą zaawansowaną, to żeby pójść krok dalej, to naprawdę trzeba gdzieś tam tego trenera, ale takie podstawy, żeby mieć szczupłą sylwetkę, ewentualnie estetycznie wyglądać, to już są takie nawyki, które zostają na zawsze. Nawet się niektórzy podopieczni śmieją, że od węglarza się nauczyli, że jak się pije wódkę, to z kolą zero, nie? A nie zwykłą, po co marnować kalorie? Dietka. Tak. Wiesz co? Tak, ja raczej motorycznie albo jakieś tam treningi bokserskie to prowadzę na długofalowo, bo to faktycznie ma swoją specyfikę. To jest właśnie inna specyfika też sportu. Tak, ale ogólnie to trochę tak jest, że trenerzy często żerują na podopiecznych, nie? Tak, w online też to spotykasz, czy? W online też, ale w sumie też. No gdzieś tak pół na pół. Gdzieś tam nie śledzę tych ludzi. Czasem jakiś podopieczny wysyła rozpiskę poprzedniego trenera, natomiast ja na to nie patrzę. Ja wychodzę też z założenia takiego, też tutaj mnie pytałeś przed odpaleniem podcastu, czemu właśnie ja nie robię jakichś takich dram, hejtów. Bo moim zdaniem tak naprawdę kto chce do kogoś przyjść, przyjdzie, nie moje pieniądze, co ja mam do tego, dlatego nie wyśmiewam jakichś trenerów, ja mówię, co mi się osobiście nie podoba, to się mogę, ale gdzieś tam nikogo personalnie nigdy do tablicy nie wywołuję i moim zdaniem też to zawsze, po co mam w ogóle mówić o kimś, jak ja na tym zyskuję, bo skoro ja jestem wiarygodny, ja gdzieś tam robię swoją robotę dobrze, to nie mam na co narzekać, tym bardziej, że ten kawałek tortu zwanym fitnessem w Polsce jest na tyle duży, że naprawdę jeszcze dużo was, dobrych trenerów może być i każdy na tym skorzysta, a ktoś, kto ma taką mentalność, nie wiem, biedaka, bo to chodzi o mentalność, to nie chodzi o finanse, ale taką biedną, to idzie tylko w to, żeby tylko uciułać jak najszybciej, jak największym kosztem, ale to nie tak działa. Tak, to fakt. No. Paweł, bo biznesy swoje prowadzisz głównie w branży fitness, przynajmniej te takie korowe. Co ty sądzisz o tej naszej branży fitness? Sądzę, że jest na pewno mocno podzielona i to jest coś, gdzieś tam z tyłu głowy mnie boli, ponieważ ludzie w branży fitness, nie wiem jak wy to zauważacie, ale ja widzę, że jest bardzo taka podzielona branża. Albo są jakieś wojny, natural kurwa kontra ci na dopingu i nie wiem po co w ogóle takie coś, jak doszliśmy do konsensusu takiego, każdy robi co uważa, to od takich wojenek, po gdzieś tam jakieś sprzeczki między trenerami, bo ten ma tylu podopiecznych, ten tylu i to jest myślę, że takie niepotrzebne. My w branży fitness tak naprawdę jesteśmy mniejszością, wiadomo, branża się rozwija cały czas, ale po co gdzieś tam w swojej branży, gdzie robimy to samo, po prostu robić jakieś takie konflikty i to jest na porządku dziennym w branży fitness, nie wiem jak jest w innych branżach, pewnie podobnie, taka jest mentalność już ludzka, ale moim zdaniem, gdzie jakby to było wszystko takie, że ktoś by był bardziej pomocny dla kogoś, to wszyscy mielibyśmy łatwiej, a tutaj gdzieś tam jest wyśmiewanie, często ktoś chce na przykład iść do jakiegoś trenera, żeby się po prostu nauczyć, nie pójdzie, bo na przykład uważa, że wtedy ten trener o nim pomyśli, że jest po prostu gorszy, bo on czerpie od niego wiedzę i to jest moim zdaniem takie kluczowe coś, co mi się nie podoba w branży. A myślisz, że ten zawód powinien być regulowany? To jest dobre pytanie. Tylko co rozumiesz poprzez regulację? Czyli, że ktoś musiałby jakiś, nie wiem, AWF skończyć? Myślę, że mogłoby tak być. Ewentualnie jakiś egzamin państwowy. Jeżeli egzamin państwowy, to w to raczej nie wierzę, żeby to wypaliło. To wtedy by było jeszcze gorzej. Powiem ci ciężki, bo jak państwo coś zrobi, wiesz, państwowe, to raczej to, aczkolwiek, ciężki temat. Myślę, że gdzieś tam rynek sam się obroni i te osoby gdzieś tam, które nie są kompetentne, prędzej czy później odpadną z tej branży, więc ten rynek sam weryfikuje. A czy byłyby jakieś regulacje, to na przykład są regulacje, że jest zawód dietetyk, tak? Ale wtedy jesteś doradcą żywieniowym i już omijasz to. Ludzie i tak by to ominęli. Jasne, oczywiście. Więc myślę, że to jest bez znaczenia, czy byłyby te regulacje, patologie w świecie fitnessu i tak by nie były zniwelowane przez to.
Takie mam zdanie. Jest i trener medyczny, który ma dużo wspólnego z fizjoterapią. Dokładnie. I można zrobić kursy masażu i robić masaże. I jakby tutaj te wszystkie regulacje trochę na nic. Tak. No ale tak pytałem pod kątem takich naprawdę już pseudotrenerów, bo ja jak przyjmuję nawet gdzieś tam do studiów treningowych czy coś. Rozumiem. I widzę kurs, ale widzę, że on jest online, bo znam firmę nawet już po prostu, no, która to robi i to jest takie gruponowe, że tak powiem, no to po prostu od razu widzę, że no co to będzie, że tak powiem, za wiedza na start, prawda? Ja jestem zwolennikiem jeszcze, jeśli chodzi o kurs, fajnie by było, żeby ten kurs był offline'owy, nie wiem jak ty uważasz. Też, to akurat tutaj się zgodzę, jeżeli chodzi o taką wiedzę, wiadomo, jeżeli uczymy się na trenera personalnego, pamiętajmy, że to jest tak rozgałęziona sprawa, że tutaj wiadomo, jak to gdzieś był taki mem, że to jest gdzieś tam psycholog, fizjoterapeuta, nie wiem, dietetyk, od hormonów, coś tam, że tak naprawdę nie da się na jednym szkoleniu nauczyć bycia trenerem personalnym, więc jeżeli, moim zdaniem oczywiście skromnym, jeżeli miałby być taki kurs kompletny, to musiałby mieć gdzieś z 5-7 dni jakiś taki kampus czy cokolwiek i wtedy offline, jedynie nie jakieś online, no bo online, tak jak powiedziałem wcześniej, prowadzenie to jest dla osób, które już coś kumają, a na początku musi się nauczyć, jak wykonywać technikę ćwiczeń poprawnie, jak kogoś uczyć i wtedy tylko offline i w takie 5-7 dni takiej solidnej wiedzy, takich podstaw, myślę, że ten trener już mógłby zacząć raczkować i gdzieś tam, jak to zawsze mówię gdzieś tam swoim kolegom, którzy chcą zacząć, ale się wstydzą lub boją, to po prostu układaj diety za darmo jakimś swoim, nie wiem, bliskim, babci, wujkowi za darmo i wtedy się ucz na tym. No wiadomo, no chyba, że masz naprawdę taką wiedzę, że mu rozpiszesz keto na 1000 kalorii, on pracuje na kopalni, to wtedy może tego nie rób, ale tak to poza tym to... Gorzej jak ktoś nie wie, że nie ma takiej wiedzy. No. Ale okej, też jestem zwolennikiem tego rozwiązania, bo sam tak robiłem, bo tak naprawdę tam pierwsze treningi czy diety to były w bardzo młodym wieku, gdzieś ta żyłka była taka, że chciało się komuś pomóc, bo sam tak miałeś. A uważasz, że na przykład sylwetka jest ważna jakby u trenera, czy taki... Bardzo dobre pytanie teraz zadałeś. Moim zdaniem, często gdzieś tam omawiamy taki temat, bo sobie w sklepie nawet rozmawiamy, i moim zdaniem myślę, że sylwetka ma bardzo duże znaczenie w roli trenera, szczególnie na początku, żeby po prostu się sprzedać, bo wiadomo, widzimy człowieka gdzieś tam podświadomie, jeżeli ktoś dobrze wygląda, to on powinien się znać. Wiadomo, w praktyce nie jest tak zawsze, ale gdzieś tam na początku warto zadbać, by ta forma była ponadprzeciętna. Potem wiadomo, no fajnie, żeby trener dobrze wyglądał, ale też nie patrzeć zero-jedynkowo. Wygląda dobrze, ma wiedzę. Wygląda źle, nie ma wiedzy. Może to być bardzo różnie, tak samo jak z tymi zawodami. Wygrał zawody, nie znaczy, że ma wiedzę, ale nie znaczy, że nie ma. Czyli po prostu świat nie jest tak prosty, jaki byśmy chcieli. A nasz mózg lubi upraszczać. No, sylwetka, wiadomo, sterydy, dieta, plan treningowy, wszystko. Ale też genetyka, jakby, jak ty myślisz, ma duże znaczenie, małe? Myślę, że ma ogromne znaczenie. Jeżeli chodzi o kulturystykę jako sport, o ile możemy to nazwać sportem, to ma ogromne znaczenie. Ale mówimy tutaj o zawodostwie, nie? Bo jeżeli chodzi o to, żeby estetycznie wyglądać, to każdy może, moim zdaniem. Każdy może, tylko estetycznie to też są takie, mamy czasy, że widzimy na okładkach, w reklamach wszędzie kraty na brzuchu. Estetyczny wygląd to jest zdrowy wygląd, czyli masz zdrowie, masz ciśnienie w normie, wszystkie parametry krwi, bo zbyt niskie otłuszczenie też jest niezdrowe. Produkcja hormonów wtedy występuje gdzieś tam w zaniżonych ilościach. No tutaj w organizmie musi być równowaga. Tak jak chciałeś mnie zapytać wcześniej przed wywiadem właśnie o TRT, a doping, co zaraz pewnie przejdziemy, no to tu jest tak samo. Równowaga zawsze gdzieś tam w organizmie człowieka jest na najlepszym wyborem. Tak, zapytam cię o to na pewno, tylko jeszcze mam pytanie takie, skąd myślisz, że się bierze ta moda na takie bardzo wyrzeźbione ciała, że każdy musi świetnie wyglądać i czy uważasz, że to jest okej, nie okej? Powiem ci tak, z jednej strony jest to nie okej, ponieważ bardzo dużo osób gdzieś tam popada między innymi w zaburzenia odżywiania, w jakieś problemy psychiczne, ponieważ bardzo się żyłują często gdzieś, jak osoby mówią, nawet podkreślałem, że to jest naturalnie, no to często piszą do mnie osoby: Paweł, no tutaj niby ludzie naturalnie dają radę takie formy robić, krata na brzuchu, ja już ćwiczę 4 lata naturalnie, trzymam dietę, hormony mam już rozwalone, bo tam przewlekły deficyt, no a ja dalej nie wyglądam. No i tu jest właśnie po pierwsze genetyka, po drugie gdzieś tam takie trendy,
trendy, gdzieś tam te reklamy, docięte sylwetki. Każdy może tak, jest w stanie zrobić sobie kratę na brzuchu, nie każdy jest to w stanie długoterminowo utrzymać, a może jeszcze inaczej, nie każdy jest w stanie to utrzymać długoterminowo i funkcjonować, bo to też nie wygląda tak, że my zrobimy sześciopak, super, gdzie jesteśmy, nasz set point jest dość wysoki, a zaczynamy przygodę z odchudzaniem, załóżmy, i my już nie mamy siły, bo chcemy utrzymać kratę na brzuchu, a tu nie ma siły, żeby z psem wyjść, żeby gdzieś tam na pizzę pójść. I często ta branża fitness idzie w tym kierunku, mówię, nie zawsze, to zależy od predyspozycji danej osoby, że ona się zatraca w tym. Tak naprawdę całe życie poświęca temu sportowi, a tak naprawdę musi pracować, nie żyje z tego. Więc tutaj trzeba też odróżnić cel klienta i bardzo dobrze z nim przeprowadzić wywiad, żeby wiedzieć, czego on chce, nie narzucać jemu swoich ambicji. I trenerzy często tak robią, że narzucają te ambicje swoje podopiecznym? Powiem Ci tak, może nie często, ale zdarza się tak, że właśnie ktoś przychodzi do mnie, bo po prostu trener gdzieś tam go wręcz chciał wyżyłować. On już się źle czuł, ale tam było do dopalenia tkanka tłuszczowa i on mówił, że on nie zbuduje mięśni, jeżeli po prostu nie zredukuje tej tkanki tłuszczowej jeszcze bardziej. A to jest naprawdę głupota, bo idąc tym tropem myślenia, no to strongmeni by nie mieli takiej masy mięśniowej. Tylko tu znów to jest taki przykład skrajny, żeby Wam to zobrazować. Natomiast no, nie możemy przelewać ambicji swoich na podopiecznych, że ja startuję w zawodach, to ty też musisz być docięty cały rok. Jak ma cel, na przykład klient, są różni, do mnie nieraz przychodzą ludzie, którzy prowadzą firmy, oni chcą mieć energię na cały dzień, dobrze się czuć, mają jakiś tam problem na przykład z hipoglikemią, nie chcą po prostu mieć spadków cukru we krwi, mieć energię, on nie potrzebuje, załóżmy, tej przysłowiowej kraty na brzuchu. Wszystko zależy od klienta, to gdzieś tam my jesteśmy dla niego, żeby mu pomóc. A miewasz takie przypadki, że ktoś mimo usilnych starań nie ma efektów? Tak, i myślę, że to jest związane z kilkoma rzeczami. Po pierwsze, nieznajomość gdzieś tam takich podstaw, gdzie też trener to powinien wyjaśnić, że na przykład gdzieś tam wszystko trzeba liczyć, każda kaloria się liczy. Często ludzie, którzy zaczynają szczególnie, myślą w ten sposób, że jak coś jest zdrowe, no to można to sobie jeść w trakcie redukcji. Niestety tutaj, jeżeli chodzi o kalorie, nie ma większego znaczenia, czy to zjemy tak naprawdę, nie wiem, z ryżu, czy z McDonalda. Jest nadwyżka, tyjemy, jest deficyt, chudniemy, w takim dużym uproszczeniu oczywiście. Więc głównie tutaj chodzi o to, że niektóre osoby, po prostu sam robiłem takie problemy, zaczynając odchudzanie, nie znając się w młodym wieku, gdzieś tam nie wliczam oleju, tutaj jakieś orzechy, coś, i tak naprawdę nie chudłem i wtedy myślałem, że to po prostu jest coś z genetyką, a tu po prostu potrzeba osoby, trenera, który po prostu to wszystko uświadomi. A co byś powiedział takiej osobie, która teraz powie, o Jezu Paweł, wszystko muszę liczyć, każdy po prostu olej tutaj, łyżeczkę, orzechy, czy rzeczywiście tak musi być, czy tutaj mówimy o zawodowcach, czy o ludziach, którzy no musisz na te 3 miesiące, czy 6 po prostu zrobić tą robotę, a później już troszeczkę tam gdzieś odpuścić? Da się po prostu to zrobić bez liczenia kalorii, tylko może to być tak nieefektywne, bo to ja przyrównuję często nawet w moim e-booku, to jest odchudzanie dla początkujących, że kalorie są trochę jak zakupy. Jeżeli idziemy, mamy kartę płatniczą i kupujemy sobie wszystko, nie widzimy ceny, to przeszacowujemy z reguły swoje wydatki. Myśliśmy, że wydaliśmy 200 zł, a wydaliśmy 350. I z kaloriami jest podobnie. Im bardziej człowiek jest dalej w głąb redukcji, z reguły jest bardziej głodny i odczuwa, że on dalej mało je, no bo jeszcze głód czuje, a realnie tych kalorii jest więcej. Więc łatwiejszą drogą jest liczenie kalorii. Nie licząc kalorii też jest jakaś szansa, ale nie będzie raczej tak spektakularnych efektów. Na pocieszenie Wam mogę powiedzieć tyle, że jeżeli liczycie kalorie, to zawsze te efekty są mierzalne i łatwiej wtedy dojść do celu. A uważasz, że ktoś może bez trenera sobie spokojnie schudnąć, nie potrzebuje go? Oczywiście, powiem Wam tak. Z jednej strony jest tak, jest coraz więcej siłowni, coraz więcej produktów zero, a ludzie są coraz bardziej otyli i większa jest ich ilość. Tutaj wszystko chodzi o mentalność. Tutaj gdzieś tam ktoś powie, jedz mniej. Trochę to działa, nie jest to tak proste, jak się wydaje. Trzeba tutaj pod siebie to wszystko dobrać, ale bez trenera jak najbardziej da się schudnąć. Jeżeli ktoś chce jakieś detale poprawić, to jak najbardziej trener tutaj może pomóc. Też weźmy pod uwagę fakt, że my płacimy trenerowi tak jak mechanikowi za usługę. Ty możesz tak naprawdę się tego wszystkiego sam nauczyć, ale musisz poświęcić czas i musisz wybrać, czy ty poświęcisz czas, czy pieniądze. I co jest dla ciebie lepsze. Ale samemu jak najbardziej się da. Okej, czyli przeciętna osoba nie startująca w zawodach, właściwie mniej więcej wie, co powinna zrobić, powiedziałeś. Dokładnie. A jeśli chodzi o zawodowców, bo ty prowadzisz osoby do zawodów, co mógłbyś powiedzieć tutaj, jak w ogóle te przygotowania przebiegają, co ty z tymi osobami tam robisz?
Jeżeli chodzi o przygotowanie do zawodów, teraz podjąłem się przygotowania mojego podopiecznego w Sopocie. Tak, poza tym nie przygotowałem żadnych osób. Może w to pójdę, natomiast jeszcze troszeczkę czasu, aż doszkolę się w tej kwestii. Tutaj znów nie będę mówił, że wiem, jak nie wiem. Jak niektórzy, to w dzisiejszych czasach jest modne wszystko wiedzieć, więc niekoniecznie. Aczkolwiek tutaj, jeżeli chodzi o przygotowania do zawodów, jest to bardziej skomplikowany temat. Organizm tu wchodzi w bardziej głębsze takie adaptacje metaboliczne. Bardziej trzeba kombinować. Na pewno osoba, która się przygotowuje do zawodu, musi być silna psychicznie i no znieść to, bo robienie takiej sylwetki, gdzie ten poziom tkanki tłuszczowej jest skrajnie niski, jest naprawdę ciężkie i tutaj już naprawdę dochodzi często dużo kardio, mało jedzenia, tak? Z reguły, tym bardziej jak to jest osoba początkująca. Mhm. Raczej powiem Wam, że przygotowanie do zawodów to już bardziej jest dla takich trochę freaków, no trzeba się poświęcić temu praktycznie całe życie. Mhm. Okej, okay. A Twój podopieczny jakie miał trudności takie mentalne z tymi zawodami? Były jakieś? Powiem Ci, że on nie miał właśnie takich trudności, bo on to bardzo, bardzo robi z pasji, czyli po prostu jemu się to gdzieś tam mega podoba i jara się tym, więc on takich trudności nie miał. Na pewno głód doskwierający, gdzieś tam szykując się do zawodów, możesz w pewnym okresie... Jak sobie z tym radziliście w ogóle, że ci wejdę w słowo? Oczywiście, galaretki zero tutaj, tylko to na dłuższą metę nie dało rady, no bo też jak jest dużo galaretek zero na słodzika, też trzeba uważać, okay. Mogą być wzdęcia, natomiast tutaj no troszeczkę niezdrowo, ale sam mówił, no ratował się mocno fajkami, więc tak? Palił dużo fajek, aczkolwiek no mówię, zawodostwo nie jest w ogóle związane ze zdrowiem. No, mówimy tu o zdrowiu. Tak, ale ważne też, żeby każda osoba startująca miała tą świadomość, że gdzieś tam zawsze przy takich ekstremach tą fakturę przyjdzie nam zapłacić. Okej. A ten trening jak wyglądał? Bo dieta to rozumiem, że była restrykcyjna. Dokładnie. Dieta tutaj była restrykcyjna, też podzielona na 5 posiłków. Jeżeli chodzi o trening tutaj, to trening był, im bliżej zawodów była mniej tej objętości, ponieważ żeby gdzieś tam on się nie zajechał, to jest raz, deficyt już go zajechał porządnie. No. Druga sprawa jest taka, że gdzieś tam jak już przygotowujesz się do zawodów, to no, trenując dużo objętościowo, no, przez 3 tygodnie nie zbudujesz tej masy mięśniowej, więc po co tutaj się wyziołować na treningu, skoro chodzi o to, żeby tylko tą krew przepompować, żeby ta sylwetka się utwardziła, żeby gdzieś tam w trakcie deficytu nie spadła ta tkanka mięśniowa lub spadło jej jak najmniej. Więc tutaj trening, im bliżej zawodów, tym mniej objętościowy trening był. Pewnie z tymi zawodami to jest tak, że trzeba jakiś doping stosować, czy nie bardzo? I powiem Ci tak, są różne osoby, które różnie mówią, że trzeba, że nie trzeba. Moim zdaniem może tak, nie trzeba, bo wyjdziesz docięty tak czy siak, ale po pierwsze będziesz zajechany konkretnie, po drugie nie wygrasz nic, bo ta sylwetka, no nie masz szans, to tak samo jakbyś się ścigał Fiatem z Ferrari, więc tutaj to jest akurat ciężki temat. Doping jest w sporcie zawodowym, każdy powinien to wiedzieć w dzisiejszych czasach. Jeżeli chodzi tutaj o doping w sportach takich sylwetkowych, to jest ono na porządku dziennym przy startach, w okresie budowania masy mięśniowej, więc myślę, że tutaj akurat żadnego tematu tabu nie rozwiałem, ponieważ to jest oczywiste. Paweł, podstawowe pytanie, co na pierwszy cykl? Co na pierwszy cykl? Też zależy, jaki jest cel, bo zawsze na wszystkich grupach ktoś tam pisze testosteron. Trochę w tym racji jest, ale no chociażby jak ktoś, nie wiem, ma problem z apetytem, problem tutaj właśnie z przytyciem, a potrzebuje jakiejś regeneracji, często są środki nie stricte sterydowe, na przykład MK677 mimetyk greliny, który pomaga, żeby poziom IGF-1 wzrósł, to jest raz, a po drugie, żeby apetyt też wzrósł poprzez właśnie imitowanie greliny, czyli hormonu głodu. No, czyli zależy, zależy, ale dokładnie. Dajmy na to, że najczęściej jest tak, że ktoś chce nabrać masę, spalić tłuszcz, no bo to jest taki najczęstszy cel. Tak. Kiedy ktoś wchodzi nawet nie do zawodu, to już w ogóle, co na ten pierwszy cykl można, a czego w ogóle nie stosować najlepiej? I zaznaczmy jeszcze, że to nie jest żadna porada i nie namawiamy. Tak, tylko co ja bym zrobił. To jest na nasza przykład, po prostu rozmowa, gdzie my między sobą gadamy po prostu, jakbyś ty do tego poszedł. Jasne, więc podejdziemy sobie tak do tematu, że ja jestem osobą tam na przykład średnio zaawansowaną, chcę przełamać pewne bariery, wejść na jakiś cykl, po prostu wejść na wyższy level. Wtedy zaczynamy, ja przynajmniej zaczynam od testosteronu, dawka nawet terapeutyczna, można sobie zacząć 150 mg w tygodniu do 250, aczkolwiek to nie jest wiadomo jakaś porada, ponieważ tutaj każdy ma inne problemy zdrowotne. U niektórych w ogóle testosteron nie będzie wchodził w grę, tym bardziej inne anaboliki. Jeżeli ktoś ma chociażby zakrzepicę, jakieś problemy z nerkami, tutaj bym jednak uważał. Okej, czyli tak jest z tym pierwszym cyklem. A dużo się różni TRT od cyklu? Bardzo. Powiem Ci, że tutaj jest ogromna różnica, ponieważ TRT, czyli hormonalna terapia zastępcza testosteronem, powoduje, że utrzymujemy nasz wynik testosteronu w normach fizjologicznych, czyli jest to
normach fizjologicznych, nasz organizm zawsze dąży do homeostazy, czyli równowagi, a jeżeli wchodzimy na cykl, to chcemy się tak jakby podreperować, przyspieszyć i tutaj jakby włączamy turbo i ten testosteron, załóżmy, jest 5 razy ponad normę i nie można powiedzieć, że to jest zdrowe. Terapia zastępcza testosteronem może być zdrowa, doping, cykl nie jest zdrowy i to musimy sobie jasno i klarownie powiedzieć. Mhm. Okej. Okay. I co, pojawiają się duże skutki uboczne, to jest bezpieczne, te cykle? Powiem Ci tak, żaden cykl nie jest bezpieczny, trzeba sobie tak to uściślić, ponieważ bierzemy testosteron, chociaż sam on konwertuje chociażby do dihydrotestosteronu, estradiolu i wtedy mogą być skutki uboczne, jeżeli nie kontrolujemy chociażby tego estradiolu i wtedy może być ginekomastia, nadciśnienie, jakieś pryszcze, słabe libido, depresja. Jednak pamiętajmy, że tutaj, tak jak mówiłem, równowaga hormonalna, zbyt niski poziom testosteronu, jacy mają ludzie nieraz po 40, również prowadzi do wielu schorzeń, między innymi anemii. Mhm. Ale to się chyba kontroluje podczas cyklu, nie? Tak, tak. Oczywiście to się kontroluje, tylko no, są skutki uboczne, których nie jesteśmy w stanie przeciwdziałać, chociażby na przykład gęstość krwi. Stosując testosteron z zewnątrz, nasz pik produkuje więcej czerwonych krwinek. Jeżeli tych krwinek jest za dużo, jest większa agregacja płytek, one się zlepiają, jest szansa na zawał, udar i tutaj jest kwestia właśnie genetyki, którą wcześniej poruszyłeś. Jedna osoba weźmie dawkę terapeutyczną testosteronu i te czerwone krwinki będą rosły w górę, druga osoba weźmie gram towaru, co jest bardzo dużo, i będzie miała krwinki w normie. Więc tutaj właśnie badania, osoba, która to sprawdza, najlepiej lekarz regularnie, chociaż co 2 miesiące morfologię sobie machnąć. Wiadomo, inne hormony to już zależy od tego, co bierzemy, ile i jakie mamy predyspozycje. Okej, okay, a stosujemy też coś takiego jak odblok. Czym jest odblok? Po co to się robi? Powiem Ci tak. I jeszcze pytanie, czy też spotykasz się z tym, że ktoś tego nie robi? Jakie są tego skutki? Dobra. Jeżeli chodzi o odblok, to z tego, co się orientuję, mogę się mylić, poprawcie mnie w komentarzach, jeżeli się mylę. Odblok nie funkcjonuje coś takiego w literaturze gdzieś tam naukowej, jeżeli chodzi o medycynę. Odblok to jest gdzieś tam stosowanie leków w celu takim, aby szybciej przywrócić naturalną produkcję. Stosując testosteron z zewnątrz, teraz sobie bierzesz jakąś dawkę, wyłączasz naturalną produkcję poprzez sprzężenie zwrotne, czyli przestajesz produkować własny testosteron. Jeżeli z niego zejdziesz, nie produkujesz własnego. Oczywiście, jak mówiłem wcześniej, organizm dąży do homeostazy, czyli produkuje ten testosteron, żeby był w normie. Nie zawsze się to zdarza, często trzeba na to czasu, pół roku, rok bez odbloku tutaj mówię, a nieraz w ogóle. Pamiętajcie, że wchodząc na jakikolwiek cykl, jest szansa, że już nigdy się nie odblokujecie. I to trzeba mieć na uwadze, zawsze to powtarzam, że 10 osób może się odblokować, ale ta jedna, pech, nie odblokuje się i trzeba brać to pod uwagę. To jaki to jest powód, że ktoś się w ogóle nie odblokowuje? To już właśnie są predyspozycje genetyczne. Też dlatego robi się badania przed cyklem, żeby wiedzieć, jak ta gospodarka hormonalna wygląda przed wejściem, bo często, tak jak ja wszedłem na hormonalną terapię zastępczą, to ja miałem wyniki przed, ponieważ miałem mega nisko testosteron i miałem mega duże objawy związane z tym. I wtedy wiem, że to jest związane nie przez stricte testosteron, tylko że ja już tak miałem, nie? A jeżeli ty na przykład wchodzisz na testosteron i nie robisz badań i potem schodzisz i masz bardzo słabe te wyniki, to skąd masz wiedzieć, czy to przez ten cykl, czy przez to, że już tak miałeś? Z płodnością jest tak samo, wtrącę jeszcze. Okay. Mało kto to robi, ale warto też sobie zbadać ogólnie płodność przed cyklem. Naprawdę, uwierzcie mi, że no chyba nikt tego nie robi, ale warto. Sam tego nie robiłem. Aha, okej. Okay. I jakie były te objawy, kiedy miałeś niski? Czemu tak pomyślałeś, że trzeba na to wejść? Co tak się dzieje? Tak jak mówiłem, trenowałem gdzieś tam naturalnie, chciałem schudnąć, schudłem i potem gdzieś tam budowałem sobie tą masę mięśniową. Ogólnie rzecz biorąc, paradoksalnie przy bardzo niskim poziomie testosteronu, pamiętam to jak dziś, nawet kiedy się wkleję, znajdę te badania, to wam wkleję, miałem wyniki, tam było chyba 210 nanogramów na decylitr testosteronu całkowitego. Jeżeli tutaj chodzi o to, to czułem osłabienie, takie zmęczenie, brak libido, nic mi się nie chciało i dlatego gdzieś tam zacząłem czytać, informować się o tym, pytać lekarzy. Lekarze gdzieś tam mnie troszeczkę zlewali, potem poznałem pewne osoby i było lepiej. Paweł, jest coś takiego podobno jak mostek. Czy to się stosuje? Co to jest? Zawsze się to stosuje? Powiem Ci tak. W branży, jeżeli chodzi o zawodników, jest coś takiego jak mostek i mostek nie jest równy mostkowi. Ogólnie, jak dla mnie, mostek, definicja mostku jest taka, że jesteśmy na samym testosteronie, na dawce terapeutycznej, utrzymujemy fizjologiczne granice normy. U zawodników często ten mostek wygląda tak, że dalej jest to sam testosteron, ale na przykład w dawce 250-300 mg w tygodniu, gdzie dla Ciebie na przykład to jest cykl. Więc definicja mostku dla
każdego może być inna. Moim zdaniem powinno się to stosować, jeżeli jesteś zawodnikiem, ponieważ gdzieś tam musi być ten odpoczynek. Krótki, bo krótki, no bo jak gdzieś w cały rok jesteś na cyklu, a w tym roku sobie robisz 3 miesiące na przykład mostka, to stosunkowo to jest dalej niewielka gdzieś tam ilość, ale z reguły, może nie ma jakichś badań naukowych, że zmniejszając dawki i potem znów wchodząc, te efekty są lepsze. Często się tak ludziom wydaje, może być to spowodowane po prostu z tym, że nabierają takiego wigoru, chęci do treningu. Stosuje się to, powinno się stosować. Ogólnie rzecz biorąc, no wiadomo, doping nie niesie ze sobą jakichś prozdrowotnych właściwości, więc przerwa od jakichkolwiek szkodliwych rzeczy jak najbardziej jest wskazana, logicznie myśląc. Mm-hmm. Okej. Okay. Paweł, dużo wiedzy, dużo kontrowersji, tak samo tak. Trochę było. Paweł ma dla Was prezent. My w ogóle przygotowaliśmy dla Was paka od węglarza. Tak, paka od węglarza. To nie jest to, co myślicie w tej paczce. No właśnie. No, w każdym razie, żeby ją wygrać, o wartości, Paweł, 230 zł, 300 zł? Tak, 300 zł. 300 zł. Żeby 300 były dobre komentarze. Tak, musicie napisać komentarz, co sądzicie o sterydach. I najciekawszy wybierzemy. I najciekawszy komentarz po prostu wybierzemy wspólnie z Pawłem i ta osoba dostanie pakę. Paczkę. Dokładnie. Żegnamy się. Dzięki, Paweł, za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam. Cześć.